Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Godzina 12.36, więc lekkie opóźnienie, ale kto w taki dzień przejmowałby się czasem? Jest już z nami Michał Żuławiński, ekspert giełdowy, dziennikarz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciężko stwierdzić, od czego zacząć. Analizujemy sytuację na wschodzie Ukrainy, na wschodzie, na północy, na południu, sytuację militarną. Ona zazwyczaj mocno się wiąże z sytuacją ekonomiczną. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy w takich momentach, to jest wzrost cen ropy. Ropa, baryłka ropy przekroczyła magiczną granicę $100. Aktualnie to jest, to się waha, ale około $101 za baryłkę. To jest cena najwyższa od roku 2014, kiedy pamiętamy, co było. O czym jeszcze warto powiedzieć? No, skoro powiedział pan o ropie, to jeszcze można powiedzieć o gazie, szczególnie tym gazie europejskim, handlowanym na rynkach europejskich. Tam od rana były wzrosty o nawet o 30%, więc to też jest oczywiście istotny czynnik. No, generalnie rzecz biorąc, gdzie nie spojrzeć, tam spadki. Już w ostatnich tygodniach ta sytuacja na wschodzie kierowała rynkami, to w górę, to w dół, w zależności od tego, jakie sygnały dochodziły. No natomiast teraz widzimy, że kierunek jest tylko jeden, w dół. No i można powiedzieć, że rynki nie doceniły skali agresji rosyjskiej. Kierunek w dół, jeżeli mówimy choćby o giełdzie rosyjskiej, która aktualnie spada 33%, ale dostaje się także giełdom amerykańskim. Właściwie każda giełda leci w dół. Mówiąc kolokwialnie, polska giełda aktualnie, o ile się nie mylę, WIG20 około 11-12%. Tak, jak pan mówi, no rosyjska giełda siłą rzeczy najmocniej oberwała. To teraz jest minus 30%, ale było nawet minus prawie 50%, więc to jest najmocniej spadająca giełda z oczywistych względów. Natomiast Polska jest tu no niestety numerem dwa, jeżeli chodzi o najmocniej spadające giełdy w Europie, minus 12,5% w tym momencie. To może być najgorsza sesja w historii GPW, tu te pandemiczne spadki nam się przypominają. Oczywiście nie wiemy, jak ta sytuacja się rozwinie. No Polska traci ze względu na to, że jest, co tu dużo mówić, państwem frontowym w tym momencie. I te geopolityczne ruchy kapitału na pewno osłabiają nasz rynek. Też nasza giełda jest po prostu najmocniej rozwinięta w regionie, bo kraje ościenne, kraje mniejsze nie mają aż tak rozwiniętych giełd, więc u nas jest ten kapitał i ten kapitał odpływa. Więc patrząc na GPW, na GPW widzimy wszystko dosłownie na czerwono. Najbardziej tracą choćby LPP, 25% spółka, która ma również siedzibę w Kijowie, którą przenosi do Lwowa ubrania, ale także takie spółki jak Allegro, a także banki PKO, czy to BP, czy PKO SA, a także grupy PGE, PZU, PKN Orlen. Właściwie w dół idzie wszystko. Tak, gdzie nie spojrzeć, tam spadki. Oczywiście też mamy na giełdzie w Warszawie spółki ukraińskie, więc to one tracą najmocniej. Ten subindeks ukraińskich spółek traci najwięcej, ale tak jak pan mówi, jest to bardzo szeroka fala spadków. W zasadzie można wymienić tylko i wyłącznie spółki, które produkują wyposażenie dla służb mundurowych, dla wojska. Jest taka spółka Lubawa i ona dzisiaj rośnie o 50%, więc takie rzeczy na giełdzie też się zdarzają, ale cały rynek mocno w dół. W takim razie spójrzmy, co z metalami. Wiemy, co z gazem, a co ze złotem. 3% powolny wzrost, ale jednak w ciągu ostatnich 24 godzin uncja złota podrożała o lekko ponad 3%, ale kiedy przyjrzymy się innym metalom ziem rzadkich, innym rzeczom, które możemy wykopać, mówiąc kolokwialnie, z ziemi, to duże wzrosty, czy to palat, czy to miedź, złoto, srebro. Paradoksalnie wydaje się, że w tej sytuacji w górę idą te metale, których Rosja ma sporo, tak samo jak ropa. No tak, w przypadku palladu na przykład Rosja jest największym producentem. Mamy tutaj wzrost cen o 47,5%. 7,5%, tak. Tak jest. Też surowce rolne. Rosja stała się eksporterem surowców rolnych. Ukraina to też istotny eksporter, więc to też drożeje. To oczywiście nam się pojawi w przyszłości w inflacji. Wspomniał pan o złocie. To oczywiście istotny i metal szlachetny, i surowiec w takich wypadkach, bo to dwojako można rozpatrywać. Dolarowe notowania złota oczywiście rosną, natomiast ja bym zwrócił uwagę też na notowania złota w polskich złotych, no bo to dla naszych słuchaczy może jest najważniejsze. Złoto za uncję płacimy już blisko 8200 złotych. To jest najwięcej w historii
notowań tej nowożytnej, powiedzmy, trzeciej RP, a jeszcze wczoraj było po 7600 na przykład, plus minus. Więc to też jest rzecz, na którą warto patrzeć. No tak, rynek surowcowy również mocno reaguje i tak jak mówiłem, znajdzie to odbicie w cenach rozmaitych produktów. Generalnie wkraczamy w nową rzeczywistość i ceny surowców dostosowują się do niej. W takim razie za chwilę jeszcze dojdziemy do pieniędzy, czy to wirtualnych, czy to fiducjarnych, czyli fizycznych, ale jeden komentarz, apel głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusza Walewskiego, cytuję: drodzy ekonomiści, nie patujmy ekonomicznymi kosztami sankcji i wojny na Ukrainie. To ma teraz małe znaczenie, to może być bolesne dla Putina, będzie bolesne dla nas, ale pamiętajmy, że pomagając Ukrainie chronimy siebie. Co pan na to? No tak, myślę, że ten apel ma sens. Oczywiście samo wyliczanie teraz kosztów, po pierwsze mamy za mało danych i nie wiemy, co się tak naprawdę stanie, więc te scenariusze są tak grubo ciosane. Oczywiście wszystkie poprzednie prognozy makroekonomiczne, rynkowe można wyrzucić do kosza w nowych realiach. Oczywiście w grę wchodzą rozmaite inne czynniki i na pewno myślę, że w następnych i miesiącach, i latach będziemy brali pod uwagę także coś takiego jak koszt samego bezpieczeństwa, za które po prostu trzeba płacić, czy to w postaci wyższych cen energii, czy to w postaci rozmaitych innych kosztów, na przykład na wzmocnienie armii. Więc myślę, że ta rosyjska agresja sporo zmieni w polityce ekonomicznej, zarówno polskiej, jak i europejskiej, no ale Polska jako ten kraj najbardziej wysunięty, no będzie miała tutaj szczególne wyzwanie. Pytanie, w jakiej płacić walucie, bo ze wszystkich walut rubel aktualnie traci najwięcej. Niecałe 5 groszy za rubla musimy zapłacić w tym momencie. No tak, no podobnie jak giełda, to z oczywistych powodów. Kapitał odpływa z Rosji i notowania rubla na tym tracą, natomiast... Ale też forint węgierski delikatnie, korona czeska. Tak, no to są te geopolityczne tutaj kwestie. Złoto oczywiście też jest w tym koszyku. Co do Rosji, to zwróciłbym uwagę na rezerwy walutowe rosyjskie. To jest ponad 600 miliardów dolarów. One były gromadzone w poprzednich latach, czy to w jedne z największych na świecie, to muszę uzupełnić. Tak, gigantyczne. Tak, czy to w formie rozmaitych obligacji, czy to w formie złota. Rosja zbroiła się w te rezerwy. Myślę, że właśnie z myślą o tym, że dzień taki jak dzisiaj nadejdzie, więc myślę, że w takim krótkim terminie Rosja jest w stanie jakoś tam przetrzymać ewentualne sankcje. Oczywiście zobaczymy, jaka będzie ich skala, jeśli chodzi o sam dostęp do kapitału, bo nie jest ten kapitał aż tak mocno potrzebny. Na przykład też jeżeli chodzi o zadłużenie zagraniczne, które w przypadku Rosji jest relatywnie niewielkie. To jest około 20% PKB. No natomiast te dłuższe konsekwencje dla Rosji, a już szczególnie dla zwykłych Rosjan, no podejrzewam, że będą bardzo, bardzo złe i nie spodziewałbym się na miejscu Rosjan, że standard życia w najbliższych latach ich wzrośnie. Czyli z jednej strony, Rosjanie mają jedne z największych rezerw walutowych na świecie, ale z drugiej strony Zachód ma tak zwaną opcję atomową, bezprecedensowe sankcje, choćby odcięcie Rosji od systemu bankowego SWIFT. Czy Rosja jest na to przygotowana? Czy te rezerwy, te operacje przygotowane od lat wystarczą, aby się uniezależnić? No o odcięciu Rosji od SWIFT-a rozmawia się od lat i teraz te rozmowy będą pewnie nasilone. Decyzja oczywiście tutaj jeszcze nie zapadła. Natomiast no tutaj też chodzi o sprawy związane na przykład z energetyką, z płatnościami za surowce energetyczne, więc to Zachód na pewno będzie brał pod uwagę. No tak naprawdę na naszych oczach można, myślę, powiedzieć, że wykuwa się jakiś nowy porządek i nie wiemy, gdzie ostatecznie wylądujemy. Natomiast no, dziś pewnie po południu, czy też jutro maksymalnie poznamy ten zasięg sankcji nałożonych na Rosję i wtedy myślę, że będziemy mogli skomentować więcej na temat tego, jak bolesne one będą dla rosyjskiej gospodarki w obecnym kształcie i stanie. Zachód nałoży kolejne sankcje. Ropa zdrożeje, Rosja ma dużo ropy. Gaz zdrożeje, Rosja ma dużo gazu, paladu, innych metali. Rosja ma także ogromne rezerwy walutowe w euro, w złocie i w dolarze. Wszystko pójdzie w górę, czyli paradoksalnie na tej sytuacji Rosja jeszcze może wygrać. Jeśli mówimy o krótkim terminie, no to oczywiście, bo podejrzewam, że tak szybko się nie da przestawić całej Europy na inne źródła energii. Natomiast no, narracja, która w Polsce akurat była dobrze znana w ostatnich latach, czyli taka, że powinniśmy się uniezależnić od rosyjskich źródeł energii, no myślę, że na Zachodzie teraz
też dojdzie do głosu, więc te rosyjskie korzyści będą krótkoterminowe, bo sądzę, że Zachód postawi i na dywersyfikację, i na energię odnawialną, i na w ogóle szereg rozmaitych działań, ażeby uniezależnić się od, no, od niestabilnego i agresywnego państwa, więc w długim terminie gospodarczo, no i sądzę, i chciałbym też w to mocno, mocno wierzyć, że to się po prostu Rosji nie opłaci i w którymś momencie się wycofa. Oczywiście, no, pojawiają się już komentarze, że nie do końca może logiczne czynniki kierują Władimirem Putinem, więc być może rachunek ekonomiczny do niego też nie będzie przemawiał. No natomiast myślę, że no wracamy gdzieś tak do czasów, w których te powiązania gospodarcze między Zachodem a Wschodem były dużo, dużo mniejsze. I czy Polska w tej sytuacji dostanie rykoszetem, co już teraz widać po sytuacjach na giełdach? No, myślę, że trzeba się na to jakoś przygotować. Myślę, że te ryzyka geopolityczne, no, z oczywistych powodów wzrosły, więc z punktu widzenia inwestora, który siedzi w Londynie czy w Nowym Jorku, rzut oka na mapę pokazuje, gdzie jest Polska, gdzie jest Rosja i z której strony graniczy z nami. Jeszcze kwestia Białorusi, którą praktycznie można chyba teraz już włączyć w skład niemalże Federacji Rosyjskiej. Więc możemy być tutaj państwem frontowym, tak jak powiedziałem. No, aczkolwiek z drugiej strony może też trzeba przypomnieć, że w trakcie zimnej wojny to Niemcy Zachodnie były państwem frontowym i, no, i rozwinęły się mimo tego. W takim razie... Więc na jakieś koszty na pewno musimy być gotowi. No, wszystko ma swoją cenę, bezpieczeństwo również. Więc podejrzewam, że w debacie ekonomicznej, politycznej zaczną się pojawiać właśnie te wątki, ile musimy zapłacić za to, żeby się lepiej przygotować na rozmaite czarne scenariusze, tak jak Rosja się przygotowywała na różne scenariusze po 2014 roku, bo możemy powiedzieć, że Rosja jakieś tam zadanie domowe odrobiła i na tę sytuację także gospodarczo się przygotowywała. Więc to wielka polityka, geopolityka. A co ma zrobić przeciętny Kowalski, który ma jakieś oszczędności, myślał o tym, żeby może zainwestować na giełdzie, myślał o tym, że może kupić złoto? Co by pan teraz polecił? Co w tym momencie jest najbardziej bezpieczne, jeżeli chodzi o nasz kapitał? Tak, oczywiście po pierwsze radziłbym nie panikować i nie dokonywać decyzji takich z gorącą głową. Oczywiście warto w każdym momencie zadbać o swoje finanse, a już szczególnie wtedy, kiedy się coś dzieje. Nie ma jednego najbezpieczniejszego aktywa, które nam powie, że na pewno na nim zarobimy, nie stracimy i tak dalej. Więc przede wszystkim, na co bym namawiał, to rozważenie dywersyfikacji, czyli rozłożenia naszych środków pomiędzy różne instrumenty finansowe i także instrumenty finansowe notowane w różnych krajach. Z rozmaitych statystyk wynika, że Polacy są jakby tu stawiamy kropkę, mówił Michał Żoławiński, ekspert giełdowy. Teraz przenosimy się na konferencję na żywo, wydanie specjalne, szef MSWiA. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.